Cześć, witam. Petra Soukupowa. Pokazywałam Wam jej książkę. Tak, pod tytułem Pod śniegiem. Pisarka czeska albo słowacka, przepraszam Was. Czeski. Pisarka czeska i scenarzystka. Tu była historia trzech sióstr jadących jednym samochodem na urodziny ojca z Pragi, które kłóciły się przez cały czas, a kiedy dotarły na miejsce, no to zastała ich tam wiadomość zbijająca z nóg. I teraz druga książka Petry Soukupowej, Najlepiej dla wszystkich. Tak wygląda okładka. Te trzy kruki i wrony są tutaj też symboliczne, ponieważ mamy troje bohaterów. Książka składa się z trzech monologów wewnętrznych. Każdy z bohaterów opisuje rzeczywistość przez siebie odczuwaną, komentuje te same wydarzenia, ale przez siebie odczuwane. Mamy tutaj dwie kobiety i chłopca. Chłopiec ma 10 lat, chodzi do 5 klasy i Wiktor ma na imię i mieszka wraz z matką Haną w Pradze. Matka jest samotną matką, wychowuje go sama, bo ojciec gdzieś tam we mgle. Matka jest kim? Aktorką. Gra w popularnych serialach i w teatrze, a więc nie ma za dużo czasu dla syna Wiktora, że teraz dostała kontrakt z jakiś tam serial tasiemcowy, który może ją ustawić finansowo, będzie miała dla syna jeszcze mniej czasu. Dlatego postanawia odwieźć go, umieścić go u babci Ewy, czyli u swojej matki na wsi. Chłopiec, wychowywany w Pradze, mający przyjaciół, komputer i wszystko inne, nagle ma zostać przeniesiony na Zadupie, na wieś, której nie zna. U babci też bywa rzadko, no a więc, no, już wiemy, bunt, bunt, jeszcze raz bunt. Ale matka tłumaczy, najlepiej dla wszystkich. Czy naprawdę? Dla kogo będzie najlepiej, a dla kogo wprost przeciwnie? Niemniej Wiktor zostaje przeflansowany właśnie na wieś do babci Ewy, która po śmierci swojego męża, żeby sobie tak traumę wyrzucić z siebie, piecze ciasta. I ta książka kojarzy mi się z dwoma odczuciami. Po pierwsze, dominuje w niej zapach ciasta, bo babcia Ewa piecze dużo i zawsze wszystkich tym ciastem częstuje, a drugi element to jest taka pewna elektryczność, przenośnie oczywiście, wyładowania elektryczne, bo kiedy te tu między tymi takie czerwone strzałki są, między tymi trzema osobami, które się spotykają, zawsze musi wystąpić jakaś iskra, ale nie w pozytywnym słowa znaczeniu, czyli zaiskrzyło między nimi, ale wprost przeciwnie. Tak jakby jedna osoba drugą dźgała takim naładowanym elektrycznie drutem. Te wyładowania, te grzmoty, oni się po prostu nieustannie kłócą. Lecą iskry, lecą gromy, lecą, wszystko leci. Nie ma tutaj w tej książce spokoju. I my jako czytelnicy czujemy to podminowanie. Zwłaszcza Hanna jest naładowana elektrycznie strasznie, bo ma wyrzuty sumienia, że umieściła syna u babci, a jednocześnie no, jest to dla niej, co by tu nie powiedzieć, wygodne. Może swoich tam partnerów sprowadzać do i tak dalej, i tak dalej. Babcia cieszy się, że wnuczek przybył do niej, no ale jednocześnie no, o chłopcu nie wspomnę, bo on ma przerąbane najbardziej ze wszystkich. Trudno mu się zaaklimatyzować na wsi. Jednym słowem, książka naprawdę, naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Czyta się wspaniale, te monologi są przepełnione ironią, satyrą, żartami, ale też żalem, nie wiem czym tam jeszcze, no żalem, melancholią, a ta Hanna, czyli ta matka, no to już jest egoizm w czystej postaci. Rozbija małżeństwa po i tak dalej, i tak dalej. Więc, co tam mogę powiedzieć? Petra Soukupowa, nic, tylko polecam przeczytać. Polecam, jeszcze raz polecam. Bardzo świetnie mi się to czytało. Co jeszcze? No i mam nadzieję, że Wy również będziecie tą lekturą usatysfakcjonowani. Tutaj będzie dygresja. Znowu taka, bo Rafał Hetman z kanału Rafał Hetman o książkach, a może nie powinnam tego mówić, ale powiem, kiedyś powiedział, że
Na BookTubie rzadko można usłyszeć prawdziwą recenzję, czyli recenzję będącą kwintesencją recenzji, czyli recenzję taką zgodną ze słownikiem terminów literackich. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje filmiki, że moje tutaj opowieści i bajdurzenia nie są słownikowymi recenzjami. Ja raczej staram się mówić o swoich emocjach, o tym, jak to przeżywam książkę, czy ona do mnie dociera, czy też nie. Czasem mówię o języku, ale nie skupiam się na konstrukcji fabularnej książki, nie skupiam się na fabularnej książki, nie skupiam się na budowie, na pojęciach takich jak narrator, forma narracji. Nie używam słów fabuła, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ta Wisława Szymborska, pisząc swoje felietony właśnie o książkach, lektury nadobowiązkowe, nigdy nie nazywała tych felietonów recenzjami. Nie, żeby mi soduwa odwaliła i żebym się porównywała do Wisławy Szymborskiej, to nie, ale chyba mnie rozumiecie, o czym chcę powiedzieć. Mówię raczej, jeszcze raz powtarzam, o emocjach, o tym, czy mi się książka podobała i dlaczego, albo czy mi się nie podobała i dlaczego. I nie są to wynurzenia teoretyczno-literackie. Także jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że wybaczycie mi brak tego całego aparatu teoretyczno-literackiego, ale wracam do meritum. Książkę polecam. Emocje są, wrażenia są, bohaterowie krwiści są, życie rodzinne jest, dużo iskier i wyładowań jest, więc nic, tylko czytać. Dziękuję, do zobaczenia.